Siema, z Jeczoneksa i witam was dzisiaj w odcinku specjalnym z The Sims 4, bo mam tutaj ostatnią rozgrywkę. Znaczy ostatnio grałam prywatnie, jak miałam czas, ale z nią nie mam praktycznie w ogóle. Nie wiem, czy po tym, co zobaczycie, będziecie dalej myśleć o mnie jakieś dobre rzeczy. Mam wrażenie raczej, że nie. Chcę wam przedstawić rodzinę von Pless. Pozdro dla kumatych. Mam nadzieję, że prawdziwa rodzina von Pless mnie nie wyklnie. Zbieżność imion i nazwisk jest całkowicie przypadkowa. Więc poznajcie moją rodzinę von Pless, a przynajmniej moją ich wersję. To jest rodzina królewska. Ja bardzo często miałam takie rozgrywki gdzieś tam u siebie, gdzie właśnie grałam jakimiś takimi, dynastiami ogólnie. Ja muszę wam się przyznać do czegoś. Ja kiedy gram prywatnie, używam kodów i tak dalej, bo dla mnie ważniejsza jest fabuła niż jakieś tam spełnianie potrzeb i tak dalej. Znaczy te potrzeby też spełniam, to nie jest, że nie spełniam, tylko że tam można ustawić w MC Command Center, żeby te potrzeby wolniej spadały. No i to właśnie tak tutaj to działa. Musicie poznać rodzinę królewską, dokładnie parę królewską, króla i królową, oczywiście już widać tutaj. Widać tutaj, że tutaj mamy króla, oczywiście. Tak, to jest Ignacy von Pless, ale brzydki, rozpikselowany płatek śniegu. To jest Ignacy von Pless, król, oczywiście. No piękny jest, no taki... taki król sobie. Tutaj jest jego żona, Nika von Pless. No i Nika, no cóż. Ja staram się, żeby ona się ubierała na jakiś taki niebieski kolor, bo jak widzicie tutaj ma jakieś, mam takie... No musi być sim ubrany w jakimś tam kolorze konkretnym. Więc tutaj jest Nika, jego żona. No i mają oni dwie córki. Chodźcie tu kawałek dalej, bo będą przez was ciągle przenikać. No fajnie, przytulaski, ale chodźcie tu. Jedna z tych córek jest taka bardziej nowoczesna, bo to jest ta młodsza. To jest Celina. No Celina jest tą młodszą siostrą, no i ona nosi sobie taką koronę taką tutaj tylko. Ma jakieś tam tatuaże, bo uważam, że skoro to jest taka nowoczesna rodzina, bo to jednak nie jest taki stary ród, oni sobie żyją jakby w tych czasach nowoczesnych, to powinni też jakby przystawać do tych czasów. Więc ona jakieś tam tatuaże ma, oczywiście oni są tam gwiazdami, no tutaj jeszcze nie ma tych ustalonych tych poziomów, ale to potem im dodałam. To tutaj jest Melodia, nawet pamiętam jej imię. Postępy, tak? Korona jej się psuje, to jest korona w ogóle z dwójki. Jakie ja strony musiałam przejść, żeby znaleźć te wszystkie rzeczy? Pokażę wam, bo będzie odcinek. No i właśnie ona jest dziedziczką tronu, ona będzie następną królową i będzie musiała mieć męża. Oczywiście ja już grałam długo, długo później, więc dużo później. I tu jest Zefir, kot pałacowy, który ma bardzo niewyjściową minę, on już nie żyje, więc się do niego nie przyzwyczajajcie. Chciałam pokazać ich historię w formie takiej zdjęciowej, ale no nie miałam czasu tego w ogóle opisać. Pewnie i tak to się pojawi jakby sobie. Czekajcie po prostu. No i tak, i rodzinkę stwierdziłam, że warto wprowadzić do domu, który pasuje do rodziny królewskiej. No i przerobiłam ten oto piękny pałac w Ponduch na ich rezydencję. On jest bardzo mały i żałuję trochę tej decyzji, ale jedyne, co tutaj jest fajne, to dookoła są ogrody królewskie i one są, czy tam pałacowe, one są piękne, ale prawdopodobnie to nie będzie ich taki stały dom. Więc tak, tutaj już trochę grałam czasu. To jest ich posiadłość. No ją poznajecie, no bo ja jej tutaj za bardzo nie przerabiałam. Tą kuchnię, która jest tutaj, musiałam dać tu, bo oni nie chcieli jeść tutaj. Mam tego moda na jedzenie przy stole, nie słuchają się i tak. Nie wiem, o co tu chodzi. No i tu jest jedna sypialnia królewska oczywiście. Tu jest druga sypialnia, to jest sypialnia Celiny i u góry sypialnia Melodii. Taka biedna, bo ona jest dosyć skromną dziewczyną, ale ma taki tarasik fajny. No i na samym dole tutaj jest safe. Taka mordownia, łóżko dla służby. No tutaj jakby chciałam, żeby to było takie urządzenie przemysłowe, ale no... urządzenie, pomieszczenie przemysłowe, ale takie... takie byle co tutaj było, więc ja to przerobiłam niedługo później. A, jeszcze zapomniałam wam powiedzieć o Lili, która była adoptowana, żeby rozmnożyć te dwa koty, ale ich się nie dało rozmnożyć, nie wiem czemu. No słodziutka, no taka się adoptowała ze schroniska, ale niestety się nie udało rozmnożyć. Tutaj mamy Malcolma, który... to nie jest Malcolm. To jest Malcolm. Chyba już jest świeżo upieczonym małżonkiem. Tak. No to Malcolm został mężem Celiny, bo tam ojciec chciał, żeby ona wyszła dobrze za mąż, no bo wiadomo, jak córka króla, ale nie będzie królową, no to i tak musi wyjść dobrze za mąż. Król ma taką sobie grupkę tutaj, o, szlachta się nazywa i z tych ludzi tam wybierałam, tam musieli być kasiaści i tak dalej.
No, kasiaście musieli być i nie za starzy. Ale z tym nie za starzy, to się nie przyzwyczajecie. Tutaj, w tym momencie gry, Melodia miała męża. A, no właśnie, jeszcze jedna rzecz. Melodia zanim została zmuszona do małżeństwa, bo została zmuszona, była z Wolfgangiem, Manchem, nie umiem czytać umlautów. Taka nastoletnia miłość i w ogóle... Aha, to jest chyba zaraz po śmierci jej męża. Z Wolfgangiem była i z tym Wolfgangiem ogólnie nigdy nie skończyła tego związku. Zawsze gdzieś tam byli razem. I ona została zmuszona do ślubu, już wam pokazuję z kim. O, z nim. To jest Jacques Villarreal. No to ona została do niego zmuszona do tego ślubu. Był ślub. I w trakcie, kiedy wymieniali się obrączkami, to on umarł. Ona błagała o jego życie. Kościarz go zostawił, poszli tutaj na noc poślubną. Stworzył potomka, ponieważ tutaj mam tak, że jeżeli jest Barbara, no to 100% szans, że zajdzie w ciążę. Znaczy nie, Boże, nie Barbara. Postara się dziecko, to jest 100% szans, że zajdzie w ciążę. No i tak się stało, ona już jest w ciąży. No ale jej mąż poszedł do toalety, wrócił i tutaj leżał i umarł. No ale tak, księżniczka nie mogła być długo sama. Musiała mieć męża oczywiście, bo państwo musi mieć króla. No i tak się właśnie stało tutaj. Został tutaj wprowadzony Justin Delgato i został zmuszony przez króla do tego, no bo on był bogaty, więc się nadawał na króla jak najbardziej. Został zmuszony, żeby wziąć ze swoją żoną rozwód. No, ale ta żona była w ciąży, kiedy on się rozwodził, więc tak, no trochę nie bardzo. On tutaj jeszcze wygląda jak on, te jakieś tam swoje ciuchy normalne. Tak wygląda jako król. No i został oczywiście tutaj zmuszony do ślubu z Melodią, która jest oczywiście w ciąży. No i tutaj przerobiłam kuchnię na ten pokój dla dzieci. Taki on. O, tutaj jest no łysa, bo już nie mam tych włosów, ale nieważne. Więc tutaj już się urodziły dzieci. Tu jest córka Melody Tellymana. Pomimo tyle, ona będzie piękna. No, ona jest blondynką ogólnie. No, ładna dziewczynka. Jeszcze. A tu jest Lucia, czyli córka Celiny. No i tutaj sobie takie scenki rodzinne odgrywają. Oczywiście Wolfgang, jak zawsze, musi być gdzieś przy swojej ukochanej. No i jeszcze przykładny mąż Malcolm. Aha, jeszcze nie, znaczy już nie. Przed chwilą został wdowcem. Jak to się stało? No, jego żona zamarzła na śmierć. Tak, zamarzła mi Simka na śmierć. I niestety, no cóż, no... No lipa, ale Malcolm nie był jakiś, wiecie, no, nie był w 100% szczery ze swoją żoną. Bo zobaczcie, co my tutaj mamy. Nie wiem, to chyba powinnam wyblurować czy coś. W każdym razie tak, spotyka się z różnymi panami. No cóż, trochę narobił tych bankartów, uwierzcie mi. Ma słabość ogólnie do takich pań. Pokażę wam potem, jak te panie są ubrane. Chociaż może już by je pokazać. Tak czy siak, król nie wie o tym, że on ma takie spotkania. Nawet nie chcecie wiedzieć, na jakie strony wchodziłam, żeby różne ciuchy dla nich znaleźć. Niektóre są alfa, te ciuchy, więc nie pasują do tej gry, ale myślę, że do tych babek akurat najbardziej pasują. No i on z tymi babami tutaj wszystkimi już ma dzieci, także o, w ogóle fajne zdjęcie by było. Tak to wygląda. No i on jeszcze za czasów, kiedy jego żona żyła, no to już ją zdradzał, no i tam one są w ciąży. No i fajnie jest. One go w ogóle nie lubią, to jest najlepsze, że one się z nim kłócą i tak dalej. Ale tam z nim coś tamten. No i on jako, że został wdowcem, no to tak trochę lipa, no bo tutaj dziecko może i wychowuje i fajnie wszystko by było. Ale problem jest taki, że no fajnie by było jednak mieć kasę, no bo wcześniej to żona mu dawała kasę, a teraz no co, no niby mu tutaj dają jeść i tak dalej. Kasa i tak by się przydała. No i postanowił on, że znajdzie sobie jakąś bogatą damę. I zaraz wam pokażę tą bogatą damę. Niestety następną rozgrywkę mam bardzo późno zapisaną. Ale spokojnie. Po prostu będą trochę starsi ci Simowie. No tak, ona już jest babcią. Tak samo jak jej mąż. Już dziadkiem jest. I kogo my tu mamy? To jest Judith Nevard. Która już jest stara, ale jeszcze była młoda i zdążyła sobie machnąć dziecko z Malcolmem. Tak, i tu jest właśnie... A nie, ona jeszcze jest w ciąży. Tak, ona jest stara i jest w ciąży, bo u mnie starzenie się jest włączone, kiedy jest ciąża. No więc, no, babcia jest w ciąży. Tak, dokładnie tak. No i ona jeszcze nie wie, jak bardzo mąż ją zdradza. Właśnie prawdopodobnie teraz to właśnie robi. No właśnie. Także tak to wygląda.
Melodia urodziła już swoje drugie dziecko z mężem Justinem je ma. On jeszcze nie wie o romansie oczywiście, bo ona jest znowu w ciąży. A nie, jeszcze nie jest. Ale to będzie. I jej następna ciąża będzie z Wolfgangiem. Tak jak mówię, mąż nie wie o tym, że ona go zdradza. Na razie jeszcze są kochającym się małżeństwem, no wiadomo, z takimi, no gdzieś tam tajemnicami, ale jednak. Ale to długo, długo to nie będzie trwać. No tu jest Łukasz właśnie, jego sen. No i cóż, król w końcu dowiedział się o tym, że Malcolm ma pełno dzieciaków i postanowił wyrzucić go z domu razem ze swoją żoną. I zostawili tylko jego córkę, która była też trochę Celiny. I została ona właśnie wychowywana przez tylko swoich dziadków i ciotkę. No i cóż, dziadkowie umarli, no bo jednak byli dosyć starzy. I została tylko i wyłącznie Melodia, takiej pięknej koronie. Jej mąż Justin, który już jest królem, jak widzicie, ma koronę, no bo już go koronowali. I teraz tak, Lucia, czyli właśnie ta córka Celiny i Malcolma. No jest przeurocza. Tutaj Telimena. Jeszcze nie wiedzą, jak ona będzie wyglądać, ale... Oj, musicie ją zobaczyć koniecznie. No i tutaj Łukasz. Łukasz jest uroczy. No i tutaj, tak jak mówiłam, Kunegunda. Te imiona są losowane, ja ich nie wybieram w żaden sposób. Ja zawsze losuję, ja nie lubię wybierać takich rzeczy. No i córka właśnie Wolfganga. Pokażę wam drzewko. Tak jak widzicie. Tutaj on ma swoją rodzinę Delgato. To jest to dziecko, o którym wam mówiłam, że tam ona była w ciąży jeszcze przy rozwodzie. Tutaj jest właśnie Łukasz. No i tutaj z Wolfgangiem Kunegunda. Tutaj Telimena. O, tutaj mamy właśnie Żaka. I teraz pokażę wam. Tutaj mamy Celinę. Tutaj mamy Lucję. I co tu się dzieje? No, także tak. Tak to wygląda. Tam chyba teraz tych dzieci jeszcze więcej jest. No, Malcolm się trochę za bardzo rozmnożył. No. Właśnie, jeszcze jedna rzecz, bo musicie wiedzieć o tym, że król, ten Ignacy, zanim umarł, zdążył zrobić dziecko Kassandrze Ćwir. Więc taki bękarcik tam jest, o czym rodzina nie wie. To pokażę. O, tutaj. Michał. Tylko się nie wczytują te rzeczy. O, jest. No i tu jest taki Michał. Nie wiem, czemu jest rudy. Nie był rudy. No i teraz wam pokażę te dzieciaki, jak nam wyrosły. To jest Lucja. Tak jak mówiłam, ona ma bardzo charakterystyczną twarz. I Lucja znalazła sobie takiego oto pana, księcia. No i z nim będzie w związku. Na razie jest jej chłopakiem. Także no, sama go sobie, że tak powiem, wybrałam. Jest z dobrego domu, więc jak najbardziej mogą być ze sobą razem. Tutaj jest Telimena. Tak jak mówiłam, no ma piękną twarz. No tak wygląda, jest nastolatką jeszcze. Ale podoba mi się to połączenie kolorów w ogóle. I ten nos. Cudo. Ona jest z Aleksandrem Ćwirem. Tutaj on jest, trochę się zmienił chłopak. On był z Ulrike w ogóle, nie wiem dlaczego. Więc musiałam go rozwieść. A teraz jest z Telimeną. Są bardzo dobrym małżeństwem, bo się dobrze dogadują. Tutaj już mąż Melodii zaczął ją zdradzać. Już mu się znudził ten związek z nią. I z jakimiś tam babami sobie łazi. Też tam robi dzieci. No sami widzicie, jakie to są baby, nie? Szlachta króla. Aha, dobra, nie mam tutaj... On nie ma takiej swojej grupki. Teraz wam ją pokażę. A, Mercedes śpi. To wam nie pokażę. No szkoda, to wam jej nie pokażę. No ale już tutaj widzicie, jak jest grubo, nie? No to takie właśnie babki są. No, Melodia też, żeby jakoś tam załatwić sobie... żeby jej córka miała dobrego męża, no to też nie próżnowała. Ale nie widzę tutaj tej relacji. A to pokażę wam na zdjęciach na stronce, bo też tam miała mały romansik jeszcze. Tutaj mamy jeszcze małego Łukasza. No, zaraz będzie duży. O, tu jest dokładnie ta Danuta. Danuta Ćwir. I to będzie prawdopodobnie jego żona przyszła, ale jeszcze zobaczymy. No, zaraz, ja ją mam. O, tutaj jest Danuta Ćwir. Ona ma... No dziwną buźkę ma. Wygląda trochę jak Mortimer po prostu, tylko już w wersji żeńskiej. Ale prawdopodobnie oni będą ze sobą. Jeszcze nie wiem. No i Kunegunda, która już jest trochę większa. I ona jest blondynką, naturalnie.
ale przefarbowałam ją, żeby po prostu się król nie skapnął, że to nie jest jego córka. Więc ma na razie takie włosy. No widać, że to jest Wolfgang, nie? No widać po prostu, że to jest jej ojciec. No i przechodzimy do czasów teraźniejszych, kiedy mam najnowszy zapis gry. No i tak, no nie pokazałam wam, jak się dom rozbudował. Teraz dom tutaj pod spodem ma sypialnię, no bo u góry nie ma miejsca. Tu jest sypialnia Łukasza, tutaj jest sypialnia Talimeny. Tu jest sypialnia Lucy. A to w sumie nie wiem, gdzie śpi. No i cóż. Talimena jest w ciąży, jak widzicie. I mamy tu wprowadzonego pana Mehdi, bo mają właśnie już ślub. No, on i ona, i Lucja. No i Lucja też chyba jest w ciąży, czy jeszcze nie? Nie, jeszcze nie. To Lucja jeszcze nie jest w ciąży, no dobra. To będzie. Nie wiem, czy ją wyprowadzę, czy nie. No w sumie lepiej, żeby ją wyprowadzić tutaj, ale zobaczymy, pomyślę. I zobaczcie na niego, zobaczcie, gdzie jest przystojniak. To jest i książę, przyszły król Łukasz. No czy on nie jest przystojny? No przecież on jest piękny. On się tak idealnie po prostu wymieszał nam tutaj. Bo ma i cechy po Justinie, i ma cechy po Melodii. Te oczy zwłaszcza, no przecież te oczy. One kradną duszę. One kradną duszę. No, tak jak mówiłam, no na razie no prawdopodobnie on będzie z tą Danutą. Oczywiście to nie będzie jego jedyna żona, więc no się nie przywiązujcie. Tak go ubieram, żeby... Pokażę, jak masz normalnie... Jak jesteś normalnie ubrany. Tak go ubieram, żeby było widać, że to jest król i żeby miał niebieskie kolory, bo dla mnie to jest dosyć ważne, żeby te kolory były... O, co słychać, Łukasz. O, jest i ona. Kurczę, no całkiem... No nie jest piękna, ale... Jest też szpetna, po prostu ma taką inną twarz. No mówię, to pewnie nie będzie jego jedyna żona albo jedyne dziecko. O. No tylko, że no... Ten profil, nie? Możliwe, że trochę ją przerobię po prostu w kasie, no bo to niemożliwe, żeby mieć taką buźkę. No ja mówię, no tutaj jakby się nie przywiązujcie za bardzo do tego, jak ja tu gram, bo no to jest tylko tak dla mnie, no to jest moja prywatna rozgrywka, więc ja sobie tutaj gram według swoich zasad. Dla mnie najważniejsze jest, żeby się dobrze bawić przy tym, żeby jakoś tam Mistimowie nie umierali z głodu czy coś, jak ich tam zapomnę. Zapomnę o nich myśleć. Dobra, Lucy, ja pokażę swoje drzewko, bo tam twój ojciec to nieźle na wyprawie. O, właśnie. No, to drzewko się trochę rozrosło. No, także tak to wygląda. Teraz widzę, że ma teraz inną żonę, Kyle. I ona ma tylko z nimi jedno dziecko. Dziwne. Dziwne. Król oczywiście, tak jak mówiłam, też sobie już swoje pofigował w życiu. I tu ma jakieś tam inne dzieci z nieprawego łoża. O, właśnie te. Tu ma jakieś z Morgan. Tu ma jakieś z... Z tą Mercedes, którą wam pokazywałam. No, takie jakieś nieślubne. Natasza i Sławomir. No. I ta Morgan to w ogóle co ma za dzieci? Robert. Z kim tam to masz? Aha. Z Malcolmem. O matko. Dobra, to jest tak pomieszane już wszystko. Jezus Maria. No, a Wolfgang, co ciekawe, no nie ma żadnej innej pani. Nie zdradził swojej wieloletniej partnerki. Wydaje mi się, że można by było tutaj zrobić taką dramę, że Melodia dowie się w końcu o tym, że mąż zrobił jakieś tam dzieci na boku, jakieś pękarty. No i prawdopodobnie rozwiodłaby się ze swoim mężem. Myślę, że to byłby dobry pomysł na rozgrywkę. Rozwiedzie się z mężem, wyjdzie za mąż ze swoją wieloletnią miłość, prawdziwą miłość. W końcu będą razem na legalu. Także tak, chciałam wam to pokazać w ramach takiego jakby specjalu na 200 subów, chociaż już jest chyba tam 220 coś. Więc jak najbardziej spóźnione. No mówię, nie mam czasu ostatnio. Niestety. Ale chciałam chociaż chwilę przeznaczyć na to. O jejku, ona jest ładnie ubrana, no zobaczcie na nią. Film z tym, skąd biorę te wszystkie ciuchy, fryzury i tak dalej, będzie. Wszystko w swoim czasie. Wszystko w swoim czasie. Nie wiem, czy miłowo wyjdzie szybciej przed tym odcinkiem, czy po tym odcinku, ale bardzo długo się męczę z montażem, bo tam bardzo namieszałam w opowiadaniach. Jak powiedziałam, że będzie, to będzie. A no i w końcu nie powiedziałam jeszcze o podziemiach. Tu mamy takie podziemia, bo Justin zajął się byciem szalonym naukowcem i tutaj jest portal do kosmitów. Ktoś inny może tam przejść? Może.
Także tak, ja się wciągnęłam mocno w rozgrywkę tutaj. Ty gratulujesz jej zawarcie małżeństwa, chłopie. A jeszcze pokażę wam cmentarzyk, o. No i tutaj właśnie mamy to mauzoleum. O, mauzoleum z cmentarzem w pięknej zimowej odsłonie. Trochę takich nagrobków, żeby tylko były. To są jakieś prawdziwe? Nie. To prawdziwe są w środku. No i wchodzi się tędy przez takie piękne szklane drzwi. Idziemy w dół. Tu są takie piękne lamy, które powinny być odwrotnie. Wchodzimy na dół. Tu jest pięknie zrobione, widzę. No i mamy tutaj takie grobowce piękne. Tu jest rzek. Tutaj są lilii. A tutaj rodzina. Królowa, król. Ich ulubiony kot. Tutaj jest siostra Celina. I na następnych się tutaj szykuje. Tutaj będzie Melodia leżeć ze swoim mężem. Czy leżeć? Stać. Melodia ze swoim mężem. Nie wiem, którym. A, jeszcze ten piękny plakat w ogóle. Mogłabym jakieś te foty robić im w sumie, ale no nie. Nie, nie. Bo one chyba i tak znikną, więc. No i teraz powitajcie Malcolma. I jego ogromną ilość dzieci. Tak, to wszystko są jego dzieci, rzeczywiście. Niestety. No tutaj widać, że to jest z tamtej pani Wart. No i ta Kyla Fleming. No dobra, to w takim razie pokazałam wam wszystko, co mogłam wam pokazać odnośnie tej rodziny. Potraktujcie to jako taką luźną rozgrywkę. Tak jak mówiłam, pokażę wam i tak tą rodzinę jeszcze na zdjęciach, z całą historią, z całym opisem na mojej stronie na Facebooku. Bardzo się wciągnęłam ogólnie tutaj w grę. Gdybym miała więcej czasu, to pewnie bym więcej nad tym spędziła, ale no mówię, i tak nie mam go za dużo. No to co? Dziękuję za 200 subów ponad. Nie wiem, jakim cudem to się stało w ogóle, jakim cudem? Czemu was jest tutaj tak dużo? O co chodzi? Dlaczego? Ale nie, naprawdę, witam wszystkich nowych i starych w sumie też witam. No w każdym razie dziękuję. No i niedługo będą nowe odcinki, niektóre serie będę musiała na jakiś czas zawiesić, ale to wszystko sobie wytłumaczymy, jak się wszystko wyklaruje jeszcze. Mam nadzieję, że ta rozgrywka w jakiś sposób was zainteresowała, że było ciekawie, że nie znudziliście się na śmierć. I co? Zobaczymy w następnym odcinku, nie wiem czego. Na razie!